Spotka. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat naszego cotygodniowego spotkania, naszego webinaru o fitoterapii, o ekstraktach roślinnych, o mieszankach, które mamy w Nature Day, które możemy zastosować, jest na Państwa prośbę kontynuacją i przypomnieniem zastosowania ekstraktów konopnych full spektrum oleju CBD, czyli oleju, który powstaje w taki sposób, że wszystkie cenne substancje zawarte w konopiach siewnych dostają się w naszej mieszance. Jest to o tyle ważne, jak później Państwo zobaczycie, że można kupować i spotkać na rynku różne postacie olejów CBD. I tu na początku chcę rozgraniczyć olej full spektrum CBD, zawiera wszystkie substancje aktywne w konopiach, natomiast można kupić dużo taniej izolat CBD i to jest tylko i wyłącznie chemicznie przygotowany olej, ekstrakt CBD zawierający tylko kanabidiol. Innych substancji tam nie ma. Tak? To jest bardzo wielka różnica, jak Państwo za chwileczkę zobaczycie. Co chciałem dzisiaj podkreślić, bo o to Państwo prosiliście. Moja rola dzisiejsza, i będę to kilkukrotnie podkreślał, to uświadomienie Państwu, jak skomplikowanym z jednej strony jest badanie skuteczności i bezpieczeństwa różnych mieszanek, i mówimy tutaj o pełnym spektrum oleju CBD i kanabinoidzie, a jednocześnie, żebyście Państwo zobaczyli, w jaki sposób, gdybyście chcieli, możecie szukać artykułów na temat różnych substancji, ja tutaj na przykładzie CBD, w publikacjach medycznych. Ja wybrałem kilka badań klinicznych, pokażę Państwu, gdzie przeglądam i analizuję dane kliniczne o zastosowaniu medycznym i suplementacji olejach CBD. A teraz wracamy i po kolei opowiemy sobie jeszcze raz o historii, o tym, co to są kanabinoidy i CBD, dlaczego ważnym elementem jest też wewnętrzny nasz system, to co mamy w naszym organizmie endokanabinoidów, jaka jest produkcja, to co podkreśliłem, co pokazują badania medyczne w zastosowaniu leków, które zawierają CBD. Czym się wyróżnia ten nasz olej, dla kogo jest przeznaczony? Tak, jakie są trzy podstawowe produkty, które przygotowaliśmy, żebyście Państwo mogli się suplementować, które ja stosuję i polecam osobom, które przychodzą do mnie na konsultacje. I też później troszeczkę rozszerzymy te potencjalne zastosowania. Z obowiązku przypomnę o interakcjach z lekami i przypomnę też, w jaki sposób będziemy się komunikować. Warto pamiętać, że konopie były używane od wieków, od bardzo dawna. Nie według niektórych badań archeologicznych starożytne Chiny, starożytni Egipcjanie używali już różnych produktów z konopi, lin, papierów, tkanin, to wszystko robiono z konopi, ale także już wtedy leczono stany zapalne, różne dolegliwości ekstraktami z konopi. Co ważne w tej historii CBD, w odróżnieniu od THC, czyli będziemy się posługiwać takim skrótem. THC to jest ten substancja w marihuanie, która odpowiada za jego działanie takie odurzające, natomiast CBD pozbawione jest tego negatywnego w ocenie bardzo wielu efektu, natomiast ma bardzo silne właściwości wspomagające zdrowie organizmu w bardzo wielu miejscach. I teraz ja chcę rozgraniczyć CBD i THC, te dwa skróty, czyli nasz kanabidiol, który jest w naszym oleju, niestety przez bardzo długi okres czasu w XX wieku był troszeczkę odsuwany, dlatego że THC było bardzo modne, na tym się koncentrowaliśmy.
Natomiast na szczęście w latach 40. XX wieku wyizolowano chemicznie CBD i później wyjaśniono jego strukturę i później rozpoczęto badania. Z tym, że tak jak powiedziałem, większość badań, które jest, to są badania medyczne na THC i przez długi lata takie były badania. Stąd ten CBD bidulek był po prostu zaniedbywany. On wrócił do łask, kiedy okazało się, że on jest pozbawiany tych negatywnych właściwości THC, a ma silne właściwości wspomagające zdrowie. I od tego momentu jest hołubiony i właściwie w większości z badań klinicznych to właśnie rola CBD jest podkreślana. Ja za chwileczkę pokażę Państwu takie badanie, w którym było podawane i CBD, i THC. Czyli to nasze dobre CBD i to THC, którego się obawiamy, które zresztą w większych dawkach jest zakazane. I okazało się, że dodatek THC nie zwiększał skuteczności, czyli wystarczającą skuteczność posiadało CBD. To jest ważny element. Tak? Wystarczającą skuteczność. Źródłem CBD, kanabidiolu, są kwiatostany konopi siewnych. I kanabidiol jest to kanabinoid pochodzenia roślinnego. To są wszystko trudne sformułowania, nie musicie się Państwo tego uczyć. Ważne, żebyście wiedzieli, że CBD posiada bardzo silne właściwości antyoksydacyjne i jest szczególnie polecane tam, gdzie mamy jakieś infekcje, gdzie mamy zagrożenia pracy mózgu, układu nerwowego, gdzie mamy problem z lękiem, drgawkami, gdzie mamy silne stany zapalne. Tak? Silne stany zapalne. I to są gigantyczne spektrum zastosowań CBD dzięki pewnym elementom, które są w naszym organizmie. Żebyście Państwo zrozumieli, jaka jest rola kanabidiolu, to musicie wiedzieć, że my bardzo podobne substancje, kanabinoidy, sami produkujemy. Nasz organizm produkuje endokanabinoidy. No to po co nam substancje z zewnątrz? Po co my mamy suplementować cokolwiek, skoro nasz organizm coś już produkuje? No, to jest najfajniejsza rzecz w podawaniu suplementacji kanabinoidów, że nasz organizm produkuje nasze wewnętrzne, ale uznaje się, że bardzo wiele dolegliwości, zaburzeń w bardzo wielu różnych dziedzinach naszego zdrowia spowodowane jest czym? Spowodowane jest niewystarczającą produkcją naszych wewnętrznych kanabinoidów. Czyli my mamy za mało naszych kanabinoidów, w związku z tym suplementacja przynosi tak szerokie działanie zdrowotne. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie taki punkt zaczepienia, receptory, do których przyłączają się kanabinoidy. A zatem musi być albo nasz wyprodukowany kanabinoid, albo ten suplementowany i on się musi z czymś połączyć, żeby zacząć działać. Dlatego receptory dla endokanabinoidów tworzą nasz wewnętrzny układ, który łącząc się z tymi substancjami, które spożywamy albo produkujemy, zaczyna działać. I te receptory są zlokalizowane w różnych miejscach, w układzie odpornościowym, układzie nerwowym, w organach wewnętrznych, tak? W różnych miejscach. Dlatego badania nad suplementacją kanabidiolu potwierdzają, że chyba największym prawdopodobieństwie taki mechanizm występuje, że my po prostu uzupełniamy niedobór niezbędnych nam kanabinoidów wewnętrznych, dlatego że ich za mało produkujemy. To jest aż tak proste. Stąd fenomenalny efekt przynosi długoterminowe podawanie czasem dużych dawek nawet kanabinoid.
Sam układ endokannabinoidowy zwrócił uwagę lekarzy, badaczy, dlatego że on odpowiada za bardzo wiele elementów zdrowotnych, również w stanach nie tylko chorobowych, ale również w stanach, my to nazywamy, fizjologicznych, czyli wspomaganie bilansu energetycznego, stymulacja apetytu, regulacja ciśnienia krwi, modulacja bólu, kontrola nudności wymiotów, poprawa pamięci, uczenia, poprawa odporności immunologicznej, ale też również w stanach patologicznych, na przykład schizofrenii, w chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym i tak dalej. Za chwileczkę o tym opowiem. Podawanie zatem oleju full spectrum CBD jest kwintesencją suplementacji, czyli uzupełnianiem niedoborów w organizmie. Tak? To jest w ogóle fantastyczny pomysł. Jak szukamy dowodu na to, że suplementacja jest niezbędna i przynosi bardzo fajne efekty, to właśnie pełne spektrum kanabinoidów z olejem CBD jest świetnym przykładem. Jak jest produkowany olej full spectrum z kanabinoidami i CBD? Jest kilka sposobów produkcji, może być ekstrakcja alkoholowa, może być olejowa, ale w tej chwili uznaje się, że najlepsza jest ekstrakcja w nadkrytycznym CO2, dlatego że w ekstrakcji w nadkrytycznym CO2 nie przechodzą substancje potencjalnie dla nas toksyczne. Teraz w związku z tym ważnym elementem jest, zanim otrzymamy olej full spectrum, wybór odpowiedniego sposobu produkcji, profesjonalny nadzór nad miejscem, gdzie ta roślina rośnie, jak też wyselekcjonowanie odpowiedniego gatunku konopi. I teraz nad tym wszystkim mamy pieczę, czyli wybieramy tylko najwartościowsze gatunki w zakontraktowanych miejscach, gdzie wiemy, jaka jest jakość gleby. Później sprawdzamy, jaki jest spektrum po ekstrakcji pierwotnej terpenów, kanabinoidów, składników aktywnych, tak? I ta jakość produkcji gwarantowana jest ekstrakcją w nadkrytycznym CO2. No dobrze, to teraz troszeczkę pomówimy sobie to, po co my w ogóle mamy suplementować to CBD. Po co nam ten olej CBD? Ano, w wybranych publikacjach naukowych, do których Państwo możecie mieć w każdej chwili dostęp, bo oczywiście chętnie to udostępnimy, obserwuje się i bada od wielu lat wpływ i zastosowanie kanabinoidów, w tym szczególnie CBD, w bardzo szerokim zakresie dolegliwości. I ta suplementacja ma wspierać organizm w chorobach, gdzie mamy choroby serca i naczyń, gdzie mamy jakieś problemy neurologiczne, czyli choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, tam gdzie mamy stany zapalne, tam gdzie mamy ból, tam gdzie mamy łuszczycę, tam gdzie mamy trądzik. Za chwileczkę pokażę Państwu badanie w schizofrenii, wspomaganie, suplementacja u osób z nowotworami, bezsenność, uzależnienia. Mam nadzieję, odeszły w niepamięć COVID-19, czyli zaburzenia odporności, walka z wirusami, choroby autoimmunologiczne, cukrzyca, autyzm i tak dalej. Zobaczcie, jak aktywną w naszym organizmie substancją jest CBD, że w tak wielu wskazaniach jest badane, zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach, wykazując bardzo silne właściwości regeneracyjne. No dobrze, obiecałem, że pokażę Państwu kilka publikacji. To są, co ważne, może nie jakieś wielkie badania, ale chcę, żebyście Państwo zobaczyli w różnych dolegliwościach, jak analizuje się i bada zastosowanie kanabinoidów ze szczególnym uwzględnieniem CBD. No i tu mamy takie badanie z 2019 roku. Badacze stosowali CBD
jako lek w stanach lękowych i zaburzeniach związanych ze snem. Tak? Tutaj rozgraniczamy, my stosujemy jako suplementację, uzupełniamy niedowory, a tu zastosowano w tym badaniu jako lek. I w badaniu uczestniczyło 103 dorosłe osoby. Do ostatecznej próby, bo tutaj zawsze badacze analizują, czy wszyscy się kwalifikują, do ostatecznej próby zakwalifikowano 72 osoby i tam był lęk i zaburzenia snu. Jakie były wyniki? Wyniki były bardzo dobre. Otóż okazało się, że lęk zmniejszył się w ciągu pierwszego miesiąca u aż 57 pacjentów, tak? Czyli to jest aż blisko 80%. Natomiast wyniki snu poprawiły się w ciągu pierwszego miesiąca w 66,7% przypadków. Czyli to są bardzo wysokie statystyki, bardzo wysokie statystyki. Czyli badacze wyciągnęli wniosek. Kanabidiol może przynieść korzyści w przypadku zaburzeń związanych z lękiem. I tutaj taki komentarz, w takich badaniach bardzo często badacze określają, że chcieliby jeszcze bardziej, jeszcze na większej grupie, jeszcze bardziej dokładnie przebadać i piszą, potrzebne są kontrolowane badania kliniczne. Tak? Dobrze, zobaczmy następne, żebyście Państwo zrozumieli, jak lekarze patrzą na badania. Czyli mamy tutaj kolejne badanie i w tym badaniu retrospektywnym, czyli takim analizującym trochę historię, zbadano ból, lęk, objawy depresji i poprawę samopoczucia u 279 uczestników. Czyli już mamy większą grupę. Ważny jest ten wiek, też wiek, czyli to nie były dzieci, to były osoby dorosłe, a analizowano leczenie osób w czterech klinikach leczonych medyczną marihuaną w Quebecu, Kanadzie. Tu jest ciekawostka, o której mówiłem, zaraz przejdziemy do wyników, tak? Tam były różne choroby u osób, którym podawano tą medyczną marihuanę. W takich badaniach my to mówimy, jest zawsze placebo, czyli my podajemy komuś lekarstwo, a komuś podajemy coś, co wygląda identycznie, ale jest neutralną substancją, tak? To jest ważne, żebyśmy mogli udowodnić, że nasza substancja działa, zawsze należy ją porównać z czymś, co jest neutralne. My to nazywamy placebo. To jest bardzo ważne, bo to później, to tak naprawdę dopiero porównanie z placebo jest dowodem skuteczności. I teraz 75% pacjentów ból, 7% miały objawy raka, 7,5% miały zaburzenia neurologiczne, tak? Różne, Parkinson, stwardnienie rozsiane, padaczka lekooporna, 8 pacjentów z chorobą zapalną, artretyzm, 10 z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi różnymi, 2 osoby z lękiem, 1 z depresją, 2 z bolami głowy i 6 miało niesklasyfikowane dolegliwości. Dawka dzienna była 11,5 mg. I teraz wszystkie, uwaga, wyniki. Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu wykazały pozytywny wpływ CBD na oceniane parametry, różne elementy. To jest duży opis, ja nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, ale co podkreśliłem w kolorze żółtym, co z tego badania wynikało? Otóż dodanie THC, czyli tej silnej substancji, takiej nazwijmy to psychogennej w marihuanie, nie miało wpływu na zmianę objawów, czyli CBD i kanabinoidy wystarczyły do tego, żeby osiągnąć pozytywny efekt, a w grupie, u których dodano THC, nie znaleziono większej skuteczności. Zobaczcie, jak ważne badanie pokazujące, że CBD jest tak silne, że nie potrzebuje THC do wspierania naszego zdrowia. No i badacze opisali wniosek,
Retrospektywne badanie obserwacyjne sugeruje, że leczenie bogate w CBD ma korzystny wpływ na objawy bólu, lęku i depresji. Tak wygląda to w badaniu. Tu mamy kolejne, tutaj grupa była badana, były objawy psychotyczne, bardzo wysoka skuteczność w schizofrenii została udowodniona. Tak? I tutaj jeszcze jeden przykład, żebyśmy nie mieli tylko neurologicznych, oceniano skuteczność leku z CBD w leczeniu bólu spowodowanego reumatoidalnym zapaleniem stawów. Tak? I porównywano i w porównaniu z placebo, tutaj w wynikach jest napisane, w porównaniu z placebo, czyli to jest w ogóle, nie wiem czy Państwo wiecie jak to wygląda. Mamy na przykład 100 osób i mamy białą tabletkę. Wszystkie tabletki, które podaję pacjentowi są identyczne. I zaślepia się w cudzysłowie to badanie, czyli porównujemy to badanie i pacjent nie wie, czy bierze lek, czy bierze placebo. A podwójne zaślepienie, czyli najwyższa jakość badania polega na tym, że badający tych pacjentów, lekarz też nie wie, które są które, żeby nie było wpływu psychiki lekarza na pacjenta. To się nazywa podwójne zaślepienie. I muszę Państwu powiedzieć, że ja spotykam się niestety często z taką sytuacją, że wiele osób opisuje jakieś tam sposoby leczenia, czasem niestety naturalne, opisuje, że one są takie fenomenalne, wspaniałe i skuteczne. Niestety opisuje to, ta skuteczność opiera się na tym, że parę osób stwierdziło, że coś działa na nie albo nie działa. W medycynie, która jest nauką ścisłą i zachęcam, żebyście Państwo szanowali ten kierunek, to, że lekarze chcą wiedzieć tak, ale na 100%, czy coś działa, czy nie. Nie szanuje się i ignoruje się metody badawcze, szczególnie metody badawcze naturalne, ponieważ ci, którzy je wymyślają i stosują, bardzo często nie mają dowodów na ich skuteczność w porównaniu z placebo. Chcę, żebyście Państwo sobie zdali z tego sprawę. Jestem lekarzem i dietetykiem i fitoterapeutą i mi zależy, żeby zastosowanie ziół, zastosowanie CBD miało silne podstawy naukowe, żebyśmy się nie wstydzili przed lekarzami, żeby lekarze widzieli i chcieli się angażować w fitoterapię i dopiero takie dokładne badania będą pokazywały, że naprawdę warto. Ja wiem, wielu z Państwa pracuje na energiach, na misjach, na bardzo wielu pozytywnych oczywiście rzeczach. Ale pamiętajcie, że placebo, czyli tak zwane dobre słowo i uścisk dłoni, jest też skuteczne. W medycynie my musimy udowodnić, że dobre słowo i uścisk dłoni jest mniej skuteczne niż zastosowanie CBD. To jest dopiero dobre. Teraz zobaczcie Państwo, jak będziecie sobie szukać jakichś badań, tutaj na przykład podałem linki w PubMedzie, gdzie sobie można wyszukać, jakie tam badania były na temat dolegliwości serca, naczyń krwionośnych, gdzie zastosowano CBD, co można znaleźć o cukrzycy, tak? Jak CBD ma bardzo szeroki, pozytywny wpływ na organizm, bardzo. Stąd jak wejdziecie sobie na stronę pubmed.gov, ja Państwu napiszę pubmed.gov, tak? To zobaczycie, że na tej stronie możecie sobie wyszukiwać przeróżne badania. Ano możecie wyszukać i tutaj na przykład zrobiłem sobie taki research zastosowanie kanabidiolu w badaniach klinicznych, randomizowanych badaniach, kontrolowanych badaniach klinicznych, badaniach przeprowadzonych u ludzi. I było ponad 170 badań klinicznych wyszczególnionych w PubMedzie. Naprawdę bardzo dużo. Tak, czyli to, co Państwo otrzymujecie od nas jako taką kwintesencję,
ten smaczek tej wiedzy taką, którą chcemy wam przekazać, zawsze staramy się opierać na publikacjach, na jakichś dowodach sugerujących, że dana substancja, dana roślina, które stosujemy, zastosowana w różnych mieszankach, będzie wykazywała określony wpływ. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, szanowni państwo, podkreślam, nie deprecjonujmy suplementacji. Ja wiem, że farmakologia, farmakoterapia i firmy, które produkują leki, będą cisnęły, że tylko te badania i tylko substancje chemiczne udokumentowane. Jest fantastyczna ilość badań o zastosowaniu ekstraktów roślinnych, a CBD, szanowni państwo, po prostu jest jednym z najlepiej w tej chwili badanych, bo bardzo intensywnie są prowadzone w tej chwili badania nad właśnie CBD. Więc myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat będziemy mieli bardzo wiele dowodów na to, jak fantastyczny wpływ ma mieszanka kanabinoidów z olejem z CBD. Tutaj jest też przypomnienie tego, co wspomniałem na początku, czyli czym różni się full spektrum olej CBD od izolatu CBD. Jak państwo weźmiecie full spektrum olej CBD, to znajdziecie tam ponad 500 aktywnych substancji i około 100 różnych kanabinoidów oprócz CBD. Jak weźmiecie izolat CBD i w oleju, to znajdziecie tam tylko CBD. To jest gigantyczna różnica. Podkreślam to. Zatem powiedzieliśmy sobie o badaniach, powiedzieliśmy sobie tak szeroko o zastosowaniach, o historii, czym jest, mówiliśmy o endokanabinoidach i dlaczego suplementacja ma taki fajny wpływ. A teraz tak króciutko szukamy siebie wśród slajdów, czyli zobaczmy, dla kogo są te kanabinoidy. Może wśród tych zastosowań suplementacyjnych znajdziemy siebie lub kogoś z najbliższych, tak? No to dla kogo są te kanabinoidy? Ano, dla osób z bólem, ważne, żeby to była rozpoznana przyczyna bólu, tak? Żebyśmy nie leczyli wszystkiego CBD, tylko żebyśmy najpierw dobrze zdiagnozowali i podawali suplementację, czyli dla osób z bólem. Dla osób starszych, i to zarówno zdrowych, jak i tych z chorobami otępiennymi. Dla osób aktywnych i sportowców. Możecie państwo tego nie wiedzieć, ale są bardzo fajne badania pokazujące przyspieszoną regenerację organizmu osób aktywnych i sportowców, szczególnie wyczynowców, którzy stosują kanabinoidy. Dlatego, że CBD i kanabinoidy potrafią chronić mózg przed negatywnym wpływem urazów albo, patrząc na inną część sportowego ciała, na przykład przyspieszają regenerację mięśni po wysiłku, czyli osoby aktywne, sportowcy. Mamy dzieci szczególnie z zaburzeniami spektrum autyzmu i ADHD. Mamy osoby w okresie rekonwalescencji, czyli jak ktoś był na coś chory, jakaś ostra choroba, na przykład COVID, i jesteśmy w okresie rekonwalescencji, to podajemy oleje z CBD. Dla osób z takimi dolegliwościami jak zespół jelita drażliwego, łuszczyca, stany zapalne, lęki, depresje, fibromialgia. Dla osób, które chcą w sposób naturalny wzmocnić i odżywić swój układ odporności. Dla osób z chorobami nowotworowymi, podkreślam tu przebywającymi pod kontrolą lekarską, żebyśmy mogli suplementować, wspomagać terapię u tych osób. No i teraz, co mamy do wyboru? Stworzyliśmy dla państwa trzy wysokospecjalistyczne mieszanki. Classic, czyli czysty full spektrum olej CBD, relaks z melatoniną i power z ashwagandą.
Wszystkie one są 10%, tak, olejami, czyli 10% substancji aktywnych, które tam są, to są te aktywne fitoskładniki. I teraz ashwagandha. Ashwagandha to jest adaptogen, którego zadaniem jest wspomaganie organizmu w silnym stresie, czyli dokładnie to, co my mamy na co dzień. Tutaj warto podkreślić jeszcze dwa atuty wszystkich preparatów Nature Day, które przygotowaliśmy. Tam jest kapitalny smak. Kto z Państwa próbował czystej postaci takiego stężonego ekstraktu z konopi, to wie, że nie jest najsmaczniejszy. Zachęcam do tego, żebyście Państwo spróbowali full spektrum oleju CBD z kanabinoidami w suplementacji, którą polecamy, dlatego że zobaczycie, jaki jest smak. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz na obrazku, to może nie dość dokładnie widać, ale mamy buteleczkę z dozownikiem. Ten dozownik jest po to, żebyście Państwo albo na wewnętrzną stronę policzka, albo pod język podali sobie dokładną dawkę kanabinoidów, oleju z CBD. Tak? Dokładną dawkę. Bardzo kapitalne, proste dawkowanie. To jest duże ułatwienie. Duże ułatwienie. Poza tym, kiedy rozprowadza się substancje aktywne w jamie ustnej, one szybciej się wchłaniają, tak, i szybciej mamy efekt. Czyli mamy wersję z ashwagandą, mamy wersję relax, tamta nazywała się power, tak, czyli mamy wytrzymać stres codzienności. Tutaj mamy wersję relax, czyli mamy się wyciszyć, ustabilizować, wyrównać rytm dobowy. Jest melatonina, tak. Pierwsza była o smaku pomarańczowym, ta ma dodatek mięty. No i mamy klasyczny 10% full spektrum olej z nasion konopi siewnych, ekstrakcja nadkrytyczna, 10% substancji aktywnych, 120 mg dawka jednorazowa. Są różne rekomendacje dotyczące stosowania olejów CBD. Ja zachęcam Państwa do tego, żebyście albo wybrali sobie swój ulubiony skład, albo stosowali trzy różne, w zależności od pory dnia. Możecie stosować rano power z ashwagandą, żeby mieć odporność i siłę na stres codzienności. Do obiadku skorzystać z wersji classic, a na noc zastosować wersję relax. Dawkowanie jest proste, powinniśmy zacząć od jednej kropli. Można stosować dwa razy dziennie, można stosować trzy razy dziennie, tak? I stosujemy przez kilka tygodni i obserwujemy ten efekt. Nie rzucajmy się z motyką na słońce. Chodzi o to, żeby nasz organizm powoli nasycił się kanabinoidami zawartymi w oleju CBD. No to dobrze, mamy już trzy postacie. Wyobraziliśmy sobie osoby, którym możemy polecić. Wiemy, że mamy system endokanabinoidów i sami je produkujemy, ale czasem produkujemy ich za mało. Czyli dużo informacji. Potrafimy rozróżnić full spektrum CBD od izolatu CBD, gdzie w full spektrum mamy 500 substancji aktywnych, 100 kanabinoidów, a w izolacie CBD tylko CBD chemiczne. Tak? Bardzo wiele już wiemy. Teraz jeszcze raz powtórka z materiału. Jak różne publikacje naukowe, to są tylko wybrane elementy, jeszcze raz znajdziecie. Jakie ciekawostki? Stan zapalny, zarówno w sporcie, zarówno w chorobach, zarówno w wieku podeszłym, tam gdzie jest stan zapalny, tam możemy zastosować suplementację CBD. Tam gdzie jest ból, tam, gdzie mamy zaburzenia dojrzewania skóry, gdzie mamy łuszczycę, dlatego że
Badania pokazują, że olej CBD zmniejsza proliferację keratynocytów, czyli tych komórek skóry. Jak mamy łuszczycę, to one tak szybko się tworzą, nie dojrzewają, nie złuszczają się naturalnie, że człowiek ma gładką skórę, tylko w łuszczycy mamy takie miejsca, gdzie to tak szybko postępuje, że tworzy się łuska. I stąd nazwa łuszczyca. I CBD można wtedy zastosować. Mamy trądzik, dlatego że CBD zmniejsza produkcję sebum i zmniejsza stany zapalne skóry. Mamy bezsenność, czyli mamy specjalnie dodaliśmy do full spektrum melatoninę, żeby wyrównać rytm dobowy, wspomagać takie osoby. Co ciekawe, udowodniono, jest bardzo wiele badań na ten temat, że zastosowanie ekstraktów full spektrum CBD ułatwia poradzenie sobie z uzależnieniami. Więc jak ktoś jeszcze pali papierosy i chciałby je rzucić, to olej full spektrum CBD może mu pomóc w rzuceniu tych nałogów. Bardzo dużo badań, zastosowanie wspomagania utrzymania dobrego nastroju organizmu u osób z lękiem i z depresją. Bardzo wiele, bardzo dobrej jakości badań u osób, u których zastosowano schizofrenii. I badania pokazujące, że oleje full spektrum mogą wspomagać osoby, które leczą się z powodów onkologicznych, z powodu nowotworów. Jako wspomaganie, suplementacja u tych osób. Choroby autoimmunologiczne, troszkę mówiliśmy na ten temat ostatnio, to są takie choroby, gdzie nasz organizm niszczy własne tkanki. Wcześniej było badanie w reumatoidalnym zapaleniu stawów i RZS jest dokładnie taką chorobą autoimmunologiczną. No znowuż wyrównanie reaktywności organizmu, wyrównanie, powrót do tej stabilizacji, homeostaza. No dobrze, no to powtórzyliśmy sobie materiał z CBD, z kanabinoidów i tak z obowiązku, szanowni państwo, tylko jeszcze jedna rzecz. Jak państwo bierzecie jakieś lekarstwa, to często w tych ulotkach jest napisane, żeby uważać, na przykład, żeby nie pić soku z grejpfruta. I dokładnie tak samo jest z olejem CBD. Trzeba sobie sprawdzić w ulotce leku, czy ten lek nie jest metabolizowany w wątrobie w systemie cytochromów P450, dlatego że nie dzieje się nic negatywnego, nie ma negatywnych interakcji. Na czym polega ta interakcja? Otóż ten metabolizm leków i metabolizm CBD, jeżeli jest w tym samym miejscu robione, no to tak jakby ilość tych miejsc jest stała, gdzie jest metabolizowane, tylko w tych miejscach się i leki, i ten olej CBD metabolizuje. I jak bierzecie CBD, to może być tak, że ten lek jest wolniej metabolizowany. Czyli nie dzieje się nic złego, jest wolniej metabolizowany. Czyli może się potencjalnie zwiększyć dawka leku. Lekarze o tym wiedzą, ale niech wiedzą również pacjenci. Jak macie jakieś lekarstwa, zanim sobie weźmiecie CBD, to tam w tych ulotkach jest napisane, jak jest metabolizowany ten lek. Jak znajdziecie, że on jest metabolizowany w systemie wątrobie, w systemie cytochromu P450, to możecie sobie pójść do swojego lekarza, żeby powiadomić go, że chcecie sobie wziąć CBD i wtedy można delikatnie zmniejszyć dawkę leku, ale to robi, proszę pamiętać, lekarz. Tak? Zawsze w razie wątpliwości trzeba się w takich sytuacjach skonsultować z lekarzem. Podsumowując, szanowni państwo, CBD, jeden z kanabinoidów, który został określony, tak, zbadany i nazwany w latach 40. XX wieku, ma bardzo szerokie właściwości zdrowotne. Może być stosowany w każdym wieku, zarówno u zdrowych, jak i u chorych. Jego rolą, czyli full spektrum CBD, jest uzupełnienie niedoborów
naszego wewnętrznego układu endokannabinoidowego. Ważną cechą full spektrum oleju jest to, że zawiera wszystkie substancje czynne, aktywne jest ich ponad 500 w ekstrakcji z konopi siewnych. Tak? I zawsze polecam, żebyście Państwo, jeżeli macie jakiegoś lekarza swojego zaufanego, ulubionego, rozmawiali z lekarzami, że macie takie produkty, dlatego że lekarze lubią kanabinoidy, nie obawiają się ich, jest dużo badań na temat kanabinoidów, można je stosować i myślę, że to jest fajny sposób, żeby, wybaczcie kolokwializm, pogadać z lekarzem na temat tych kanabinoidów, zapytać go o opinię, może zastosuje go u siebie, może będzie też stosował u swoich pacjentów, bo naprawdę nie ma się co wstydzić, mamy wyjątkowe mieszanki i ekstrakty roślinne, wyjątkowe, kierunkowe, na bardzo wiele różnych spraw, które toczą się w organizmie, potrafią wspomagać, uzupełniać niedobory suplementacyjne. Także, szanowni Państwo, dzisiaj to tyle. Pięknie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że powtórzyliśmy sobie ten materiał o konopiach, o oleju CBD i będziecie Państwo łatwiej mogli pomagać sobie i innym. Myślę, że będziemy jeszcze wracać do tematu, bo to jest temat w tej chwili bardzo modny, także zachęcam Państwa do kontaktów z osobami najbliższymi. Myślę, że wielki potencjał drzemie w tym produkcie i powinniście Państwo naprawdę często rozmawiać z osobami bliskimi i ze znajomymi na ten temat, bo takiej jakości produktu, szczególnie w połączeniu z ashwagandą, z melatoniną, no ciężko będzie znaleźć, naprawdę ciężko będzie znaleźć. Zawsze tą jakość gwarantuje Nature Day i tutaj Nature Day stworzył specjalną markę My Life, czyli na opakowaniu produktu olej Full Spectrum CBD z Nature Day zobaczycie specjalnie dedykowaną markę My Life na tych produktach. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, było mi bardzo miło gościć u Państwa w domach. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Oczywiście przypominam, że w środę jesteśmy w Kaletach. W Kaletach jest przepięknie, coraz piękniej i wiosennie, także zapraszam serdecznie wszystkich. Pozdrawiam, do zobaczenia.